on ci pomoże znów. Więc rusza mnie tylko ten jebany hajs. Muszę mieć hajs, będę jak popierdolony go brak. Okej, okay. Nice hajs. Mateuszu, jakieś takie szczególiki, ciekawostki odnośnie tego numeru, bo wydaje mi się, że pamiętasz ich więcej niż ja. Nice hajs, najbardziej szalony numer na płycie i jak to powiedzieć, powstał też w szalonym trybie, bo tak naprawdę mieliśmy gotowy numer, że tak powiem, i czekaliśmy na naszego specjalnego gościa. W pewnym momencie zwątpiliśmy, że to w ogóle... W sensie, no tam wychodziła taka opcja, że nie było wiadomo, jak to z czasem wyjdzie i tak dalej. Dokładnie, też nam to się spieszyło, wiedzieliśmy, że on mówi, nie, że coś tam, ale... Tak. Ale nagle... I nagle... Nagle którejś nocy, dokładnie dzień przed ustawionym kręceniem klipu, nagle odezwał się nasz gość specjalny na zasadzie, że dobra, że jeśli jest już taki deadline czy coś, bo ja po prostu napisałem, że już naprawdę jest maksymalny, to że dobra, to lecimy z tym, nie? No i jakby klip miał powstać zupełnie gdzie indziej, wszystko miało być zupełnie inaczej, ale nagle jakby ja o 23:00 dzień przed jakby tym wszystkim, nagle wszystko odwołałem, wszystko odkręciłem i powiedziałem, że jedziemy do Warszawy. I w ogóle zwrotkę dostaliśmy rano, kiedy już o 8 rano, kiedy już a o 12 jechaliśmy, żeby zmontować numer i miejsce pod niego nagrać. Tak, i Gibbs prowadził auto i montował jednocześnie tą zwrotkę. No prawda, to było. W ogóle to był jeszcze jego urodziny, nie? A ja byłem taki zbejowany od samego rana, nie? I on mnie przez nie wiem, skończyliśmy kręcić ten klip chyba o 23:00, nie? I on w te swoje urodziny cały czas był kierowcą, jednocześnie musiał prowadzić auto, montować tą zwrotkę i wysłuchiwać mnie z fotelu pasażera, gdzie naprawdę ten... No nie wiem, no ja bym tyle mógł powiedzieć, że ona jest hajs, chyba, że chcesz coś dodać. Wyszło jak wyszło, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, no i co, no, szalone tempo, ale szalony numer, no i szalone wyświetlenia, jak się okazało. No i serdecznie pozdrawiam oczywiście Rogala i widzimy się i tak na koncercie i tak dalej, w ogóle pozdro i tak dalej, jak to będziesz oglądał. Spodziewaliście się, że to będzie taki główny de facto singiel z płyty i dlaczego akurat on poszedł z kanału Ubor? No i ja na przykład się nie spodziewałem, bo tak jak wspominałem, tam chyba, nie wiem, sama moja nawika trwa 4,5 minuty, zwrotki są po jakieś, nie wiem, 48 wersów na zwrotkę. I flow jest dosyć mocno agresywny, cały czas jakby takie napadające na uszy, więc jakby no nie było ku temu jakichś wielkich warunków, żeby to jakoś tak, nie wiem, mega pykło. Dlaczego akurat ten? To w ogóle nie było jakiejś głębszej rozkminy, po prostu nie wiem, no dlaczego? Nie wiem, no akurat ten, bo nie wiem, bo inne już wleciały, no i akurat został ten. Nie, naprawdę, nie było tu jakiejś takiej dokładnie. Tej czapki, co zasłania twarz, bo to są chłopaki, co zrają na hajs.